Sekundę. Znajdujemy się w fabryce Norwinów w Warszawie przy ulicy Żelaznej, która została założona w 1820 roku. Jak widzicie, za mną znajduje się hala, w której produkowano pręty metalowe. Dość. Zmieni się coś, jeśli zechcesz coś zmienić. Zdejmij negatyw ze źrenic, a pozytyw sam pojawi się przy tym. Tego gadania o tym samym wreszcie dość. Zmieni się coś, jeśli zechcesz coś zmienić. Zdejmij negatyw ze źrenic, a pozytyw sam pojawi się przy tym. Tego gadania o tym samym wreszcie dość. Zmieni się coś, jeśli zechcesz. Za nami znajdują się piece do podgrzewania porcji metali. Fabryka Norwina miała zostać przeniesiona w zupełnie inne miejsce, jednak wojna wszystko pokrzyżowała i wtedy została doszczętnie zniszczona. Maszyny w fabryce Norwina, pochodzące z XVIII wieku, są perłami na skalę polską. Lat temu wybudowano na terenie fabryki Norwina teatr prezentacje, który trwa do dziś. Dość. W 2015 roku zaplanowana jest rewitalizacja fabryki Norwina. Ta rewitalizacja zakłada zachowanie dawnych budynków, ale nadanie im nowych funkcji. W koncepcji tej planowane jest zachowanie 10 budynków i 44 kompleksów maszyn. Uliczki Norwina znowu zaczną tętnić życiem i warszawiacy będą mogli spędzać tutaj czas, robić zakupy, a także odpocząć po zwiedzeniu otwartego Muzeum Fabryki Norwina.